Już prawie godzina 13, więc czas na spotkanie z faktami RMF FM i to, co najistotniejsze, wybrała dla nas Agnieszka Pietrzak. Zamknijcie okna, nie wychodźcie z domów. Apel skierowany do mieszkańców trzech osiedli Kędzierzyna-Koźla, bo w ogniu stanęło składowisko z chemikaliami. Na Bałtyku ratownicy poszukują marynarza. Słuchajcie relacji reporterów RMF FM. Mamy też doniesienia dla kibiców piłki nożnej. Powiemy, kto może stanąć na drodze naszej reprezentacji do finałów Euro. Trwa akcja gaśnicza ze względów prewencyjnych. Apelujemy do mieszkańców Kłodnicy, Rogów i Januszkowic o zamknięcie okien i niewychodzenie z domów. To apel lokalnych służb. Groźny pożar w Kędzierzynie-Koźlu. Pali się nielegalne składowisko odpadów. Nasz reporter Marcin Buczek ustala fakty. Marcinie, ilu strażaków gasi ten pożar? Na miejscu jest ponad 70 strażaków. Sytuacja nadal nie jest opanowana. Nielegalne odpady składowano w opuszczonym budynku. To m.in. substancje chemiczne nieznanego pochodzenia. W tej chwili ten nielegalny magazyn płonie w całości, a nad tym miejscem unoszą się kłęby gęstego czarnego dymu. To dawny teren przemysłowy i nie ma tam budynków mieszkalnych. Najbliższe domy, jak usłyszałem od jednego ze strażaków, są około 300 metrów od tego miejsca, zatem ewakuacja nie była dotąd potrzebna. Na to, o czym mówił Marcin, kłęby czarnego dymu unoszącego się nad Kędzierzynem-Koźlem, buchający ogień możecie zobaczyć na filmach i na zdjęciach na naszej stronie rmf24.pl. Trwa akcja ratunkowa na Bałtyku, na północ od Jastarni. Załoga tankowca w rejonie polskich platform wiertniczych zgłosiła zaginięcie jednego z marynarzy. Filipiński członek załogi prawdopodobnie wypadł za burtę. Ze szczegółami teraz nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Powiedz, jak wygląda akcja? Na miejsce wysłane zostały dwa statki SAR, Bryza i Sztorm oraz dwa statki należące do Lotosu i Polskiego Ratownictwa Okrętowego. Akcja ratunkowa jest jednak bardzo trudna przez pogodę. Wieje silny wiatr, stan morza to od 5 do 7 stopni w skali Beauforta, co oznacza niemal sztorm. Ratowników goni też czas. Woda ma temperaturę 10 stopni, to oznacza, że człowiek za burtą może przeżyć maksymalnie 15 godzin. Zaginiony Filipińczyk ostatni raz widziany był wczoraj wieczorem. Kapitan tankowca nadał sygnał Mayday po tym, jak rano brakowało go na pokładzie jednostki. To są fakty RMF FM. Działania Ministerstwa Rolnictwa związane ze zwiększonym importem ukraińskich zbóż były spóźnione, niepoparte odpowiednimi analizami, a także nieskuteczne dla polskiego rynku rolnego, ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Izba przedstawiła raport dotyczący niekontrolowanego napływu do Polski zbóż i rzepaku ze wschodu. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Witam cię, Krzysztofie. Dzień dobry. Jakie stwierdzono główne nieprawidłowości? No, przyczyną kryzysu miała być wypowiedź ministra rolnictwa, który namawiał rolników, by zatrzymali swoje zboże w magazynach, bo pod koniec roku będzie droższe. Według NIK ta wypowiedź była niepoparta żadnymi analizami. Resort nie miał też żadnych analiz, jakie ryzyko dla rynku ma wojna w Ukrainie. Spóźnił się z działaniami na rzecz ochrony krajowego rynku, do tego nie kontrolował napływu zboża niskiej jakości, mówił dyrektor Michał Jędrzejczyk. Z Ukrainy do Polski zaimportowano niemal 230 tysięcy ton zbóż i rzepaku o przeznaczeniu technicznym, a minister rolnictwa i rozwoju wsi nie posiadał nawet wiedzy na temat podmiotów, które tym procederem się zajmowały. Kontrolerzy suchej nitki nie pozostawili też na organach celnych. Stwierdzili na przykład, że konwojowanie transportów zboża przez celników było kosztowne i nieefektywne, a zdecydowano o nim tylko dla medialnego efektu. W szwajcarskim Lyonie zakończyło się losowanie baraży przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw Europy. No i wiemy, kto może stanąć na drodze naszej reprezentacji. W pierwszym meczu Polacy, przypomnę, zagrają z Estonią, a jeżeli wygrają, to powalczą z Walią lub Finlandią. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Pierwszy mecz, Wojtku, zagramy u siebie, a drugi? Dzień dobry. Z Walią lub Finlandią zagramy na wyjeździe. 21 marca w Polsce rywalem biało-czerwonych będzie Estonia. I jeżeli nasza kadra ten mecz wygra, no to wtedy 26 marca zagra na wyjeździe z Walią lub Finlandią. Faworytem tej drugiej pary półfinałowej jest Walia, która jest o wiele wyżej notowana niż Finlandia. Z Walijczykami, przypomnę, mierzyliśmy się w ubiegłorocznej edycji Ligi Narodów i wtedy oba mecze wygraliśmy. Walijczycy w swojej grupie eliminacyjnej także zajęli trzecie miejsce za Turcją i Chorwacją. Ta reprezentacja ma jednak w swoim składzie sporo zawodników grających na co dzień w lidze angielskiej. W następnych faktach RMF FM dwaj giganci Hollywood, którzy łączą siły. Kto i co wyprodukuje, usłyszycie po 14. Zapraszam. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.